Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On, Chrystus, za nas oddał życie swoje. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował, dodaje pierwszy list Jana, czwarty rozdział, werset 19. Czy Pan Jezus już dotknął Twojego serca? Tutaj ilustracją do tego wersetu będzie opowiadanie pewnego człowieka, który tak o sobie mówi. Miałem 8 lat, kiedy urodził się mój brat, i 10, kiedy moi rodzice się rozstali. W dniu, w którym mama odeszła z młodszym bratem, moje życie wywróciło się do góry nogami. Czułem się całkowicie odrzucony. Dziadkowie zabrali mnie do siebie. Chociaż byli dla mnie dobrzy, całą moją młodość kształtowało coraz większe uzależnienie od alkoholu, papierosów i narkotyków. Kiedy miałem lat 13, moja babcia uwierzyła w Jezusa Chrystusa. Bardzo się starała jak najwięcej o Nim mi opowiadać, ale z czasem przestałem jej słuchać. Jednak słowa o miłości, pokoju i lepszym życiu, które dodawała do Ewangelii, zapadły mi w pamięć. Gdy skończyłem 14 lat, chciałem rzucić narkotyki i zmienić swoje życie. Niestety moje życie nie przestało się staczać. Przez ponad 10 lat babcia regularnie do mnie dzwoniła i zapraszała na chrześcijańskie uroczystości. Zawsze odrzucałem jej propozycję aż do 29 października 2006 roku. To był dzień, w którym po raz pierwszy przyjąłem jej zaproszenie. Kaznodzieja mówił o Jezusie, który tak bardzo nas miłuje, że był gotowy za nas umrzeć. Słowa te poruszyły moje serce jak nigdy dotąd. Kiedy apelowano do słuchaczy, aby przyjęli Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, rozpłakałem się. Zdawałem sobie sprawę, że jestem wielkim grzesznikiem i potrzebuję ratunku. Tego dnia znalazłem go w Jezusie Chrystusie, moim Panu. Dokonał On we mnie potężnego dzieła. Dziś jestem wolny od wszelkich nałogów i wraz z innymi chrześcijanami odwiedzam więźniów, by opowiadać im Ewangelię. Tak opowiedział o swoich przeżyciach Pan o imieniu Eduardo. A co z Tobą? Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa? Jeśli umrzesz i odejdziesz z tego świata, nie uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, to byłoby Ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, dlatego że pójdziesz na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki. I to jest tak straszne miejsce, że Bóg go nie przygotował dla ludzi. To miejsce jest przygotowane dla diabła i jego aniołów. Bogu nawet przez myśl nie przeszło, że tam kiedykolwiek choć jeden człowiek się znajdzie, bo tak jest napisane, że jemu nawet przez myśl nie przeszło. Ale niestety niektórzy ludzie odrzucają ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. I ci, którzy nie uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa i tacy pójdą z tego świata umierając, to będą na zawsze w jeziorze ognia i siarki. Natomiast jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć sobie, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu, a będziesz zbawiony, ocalony przed nadchodzącym gniewem Bożym, ocalony od należnego Ci piekła. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, czy do nieba,
na które nie zasłużyłeś. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, i nie pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś.